Nie każdy ma. Szymon Mazurkiewicz, bramkarz, kapitan, organizator drużyny Budziłowa, która w tym sezonie zajmuje, właściwie już to wiemy w tej chwili, czwarte miejsce w całej stawce ligowej. Apetyty były znacznie większe. Na początku sezonu stawiani w roli jednych z faworytów. Później jeszcze dwa tygodnie temu murowani kandydaci do zajęcia ostatniego miejsca na podium. Ale dzisiaj wiemy, że jesteście na czwartym miejscu. Wszystko zależało od Was, wszystko było do ostatniej chwili w Waszych rękach. Co się stało? Chyba w rewanżach coś pękło. Po świetnej rundzie pierwszej, jesiennej można byłoby nazwać, co uważam, że graliśmy najpiękniejszą piłkę, najbardziej drużynową piłkę widzę, gdzie w każdym meczu przeważaliśmy, może z wyjątkiem pierwszego, tak trochę słabo nam wyszedł. Nawet z Kołaczkowem, który zdobyło mistrza, to my zdecydowanie przeważaliśmy. I chyba byliśmy w rewanżach zbyt pewni siebie. Wiedzieliśmy, że te mecze to były wypadki przy pracy. Graliśmy aż chyba za dobrze na nasze możliwości. I przed meczem z Bieganowem, co był kluczowy do tego, żeby zająć miejsce na podium, gdzie wygrywaliśmy ze wszystkimi niżej, wiedzieliśmy, że jesteśmy lepsi od Bieganowa. Po bramce na 1-0 stanęliśmy, oni władowali nam 4. Na całe szczęście udało się wyciągnąć remis. Szanse były wszystko w naszych rękach. No właśnie, tutaj w ostatnim meczu wszyscy stawiali Was w roli faworyta. Mierzyliście się z przedostatnią drużyną ligową, która tego sezonu nie może zaliczyć do udanego. Tylko 8 zdobytych punktów, mówię tu o dawce mocy. No i co? 2 minuty przed końcem zanosiło się nam mega sensację, czyli ich zwycięstwo. Prowadzili 4-3. Skończyło się remisem, czyli no też dużą sensacją. Ale co się stało w tym meczu? Chyba byliśmy zbyt pewni siebie. Wiedzieliśmy po ich meczu tydzień temu z Forlinkiem, że nie będzie łatwo, ale wiedzieliśmy, że chyba zmyliło nas ich miejsce w tabeli. Wiedzieliśmy, że ostatnio graliśmy z nimi bez zmian, wygraliśmy chyba 9-1 na spokojnie, bez tam większej spiny. Dzisiaj się postawili, przyciśli nas, my chyba trochę na stojąco ten mecz przeszliśmy. Remis nam nic nie daje. W przeciągu całego sezonu według Ciebie kluczowe momenty takie dla Twojego zespołu, dla Waszego zespołu? Co zdecydowało o tym? Wystarczyło wygrać ostatni mecz z Bieganowem, który wtopiliśmy koszmarnie. Wystarczyło wygrać ostatni mecz z przedostatnią drużyną, który też wtopiliśmy koszmarnie. Można było wygrać spokojnie z LZS-em, można było w pierwszym meczu wygrać z TW, w drugim nie, w drugim byli zdecydowanie lepsi. I skuteczność, gdybyśmy byli lepsi w ataku, mimo że najlepszy atak, ale tych sytuacji było dużo, dużo, dużo więcej na strzelenie bramek. Najważniejsi zawodnicy w drużynie, tacy, którzy ciągli tą drużynę cały czas, no jednak prezentowaliście, wyniki były różne tak naprawdę, ale prezentowaliście cały czas równy, wysoki poziom. Już to nie jest to Budziłowo, które kilka lat temu było takim chłopcem do bicia i dostarczycielem punktów. Teraz każdy się spina na mecze z Wami, wychodzi skoncentrowany. Którzy zawodnicy odpowiadali tak najbardziej z dwóch, trzech na w tym sezonie? Na pewno Kuba Graczyk. Lider asyst, wicekról strzelców, lider Kanadyjki. Najwięcej przejęć pewnie w lidze, najwięcej kluczowych podań, gdyby było liczone, to wstałem, że też by był ciągnący grę, żelazne płuca, wszystkie mecze od dechy do dechy. Nie zmienia się, a coś taki charakter. A czasem przydałoby się. Następnie na pewno Szymon Graczyk z przodu, nie? Znaczy dużo, dużo, dużo wnosił, nie zawsze był, ale dużo wnosił. I Marcin Kacper, to chłopaki z Mikuszewa, którzy znacznie tu ciągnęli grę. Duży plus na pewno Marek Jaszy, który dołączył w tym sezonie. Parę tych bramek naszczelał. Mocny punkt, dobre wzmocnienie, więcej takich. Okej, zadaję też pytanie o to, jakie plany na ligę letnią. Na pewno znów będziecie stawiani w roli faworytów. O ile utrzymacie skład, a może nawet jeżeli go wzmocnicie, czy są plany w tym kierunku? Plany, znaczy jutro będziemy więcej wiedzieć, ale na tą chwilę wygląda tak, że chcemy grać jako drużyna spoza gminy, tak jak to przed latami na Orliku, bo więcej osób... Czyli więcej zawodników spoza gminy. Tak. Trzeba więcej osób. Wakacje są, rozjazdy. Co są, dziewczyny nie puszczają.
i potrzebujemy zawodników z zewnątrz. Jeżeli nie będzie meczu Orlika Miosław, to będą wzmocnienia, a jeżeli będzie mecz Orlika Miosław, to nam paru od razu wypadnie, więc... Szymon, jesteś jednym z trzech kandydatów do zostania najlepszym bramkarzem tego sezonu. Oprócz ciebie są nominowani Patryk Działak z Zielińca i Bartosz Chorkawy z Oldboya. Oceń tę trójkę króciutko. Siebie i dwóch chłopaków. Moim zdaniem, jak mogę, to najlepszy przynajmniej w meczach z nami był bramkarz TW. Arek Wojciechowicz. Arek Wojciechowicz, bez dwóch zdań. A może powiem nieskromnie, ale z tej trójki to wiem, że wydaje mi się, że ja taki najrówniejszy poziom, choć to trochę nieskromne, ale tak mi się tak to widzisz. Tak to widzę. Okay. Chłopaki są dobrzy, ale uważam, że z tej trójki jestem ciut lepszy. Choć Arek jakby był, to bez dwóch zdań powinien być numerem jeden. Szczere. Okej, okay, dziękuję bardzo przed Państwem. Szymon Mazurkiewicz, kapitan, organizator, przywódca, lider Budziłowa, które w tym roku zajmuje czwarte miejsce w lidze. Dziękuję bardzo, Szymon. Dziękuję.